dzisiaj na cenotę. Dzisiaj nie ma już tak prosto, nie ma wyznaczonych przystanków, po prostu trzeba stać na ulicy i pomachać. Po 2 godzinach szukania przystanku i kolektywu wsiedliśmy w końcu do taksówki i za chwilę będziemy na miejscu. Hola. Hola. Okay. Na parkingu nie ma żadnych zegarów, więc super. Proszę. Okay, for swimming you must wear a life jacket. Uh-huh. It's included and you can take it just in front. My też nagramy pamiątki. Będzie spoko. A nawet są kapcie. Wejście kosztuje 130 peso. Kamizelki ratunkowe są wliczone w cenę i są obowiązkowe wewnątrz. I ta cena jest teraz za godzinę pobytu wewnątrz ze względu na pandemię. I akurat jesteśmy w takim czasie. Dzisiaj mamy 24 marca i akurat od paru miesięcy platforma jest pod wodą, więc nie ma opcji zdjęcia na powierzchni, tylko trzeba będzie popływać. I to jest zejście do cenoty. Ale fart, nie ma nikogo. Tak jest, że każda miejscówka ma jakieś zupełnie niespodziewane rzeczy, których się nie spodziewa i zaskakują. Tutaj się w sumie spodziewałem tylko, że będzie miejscówka na fotki, ewentualnie popływanie. Popływanie oczywiście sensu prawie, że nie ma, ale to co jest fajne, to te wielkie takie jakieś sumowate ryby, które tu pływają, a są olbrzymie. No ciężko ich rozmiar oddać tak na wideo, bo woda zakłamuje. Sam cenot nie jest jakiś szczególny pod względem tego, że przyjechać tutaj i sobie wychillować, popluskać się w wodzie czy coś. Jest zrobione jednak zdecydowanie bardziej pod względem takim, żeby przyjechać, zrobić sobie tu fajne foty na Instagrama. Cała miejscówka jest w jaskini, więc ta woda też jest chłodna i nie da się na słońcu wygrzać. Poza zrobieniem fotek można zobaczyć sufit ze stalaktytami, bo bardzo ładnie wyglądają. Oba cenoty są w tej chwili zalane tak, że nie da się suchą stopą tam po nich, po tych podestach chodzić, po których normalnie się powinno chodzić, bo poziom wody jest wyższy. W drugim chyba jest jakaś kawiarnia normalnie, której teraz nie ma, przez to zalanie to wszystko jest pod wodą. Mieliśmy tak dużo szczęścia, że nie było żadnych autokarów. Nie wiem, czy to kwestia tego, że przyszliśmy w środę, czy po południu, a zazwyczaj jest ich kilka. I nie staliśmy w ogóle w kolejce, na spokojnie zrobiliśmy wszystkie zdjęcia. Byliśmy jeszcze przy drugiej cenocie, tam to już jest nie do pływania, tylko same zdjęcia, jeżeli chcecie. Ale jest tak mało zadbana teraz pod wodą, tym bardziej. Teraz jeszcze zostaje kwestia, jak tu złapać taksówkę. Idziemy na drogę złapać jakiegoś kolektywa. Widzę, że tu jakieś busiki stoją, ale to pewnie jakieś prywatne, jakaś grupka pewnie przyjechała nim. Bo słońce ciągle wysoko, więc stanie na słońcu, no to się zjaramy strasznie. A żadnych kremów z filtrem nie mamy. A i takich busów przyjeżdża tu dziennie kilkanaście. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.